Witajcie, mam na imię Nina Księżopolska. 17 lat temu spotkałam żywego Boga. Wcześniej wielokrotnie powtarzałam taką wyklepaną i znaną przez wszystkich modlitwę. Nazywa się Modlitwa Pańska. I tam są takie słowa: bądź wola Twoja. Pytanie, czy wiesz, jaka jest wola Boga? Wola Boga jest taka, żeby nikt nie zginął, ale każdy miał życie wieczne. I chcę Ci powiedzieć, że to możesz przyjąć tylko przez Jezusa Chrystusa. Tylko przez Tego, który był umarły, ale zmartwychwstał. Tylko przez Tego, który zmartwychwstał, który przychodzi. On powraca. On powraca po swój Kościół. Kościół to nie jest budynek. Kościół to są ludzie, którzy spotkali się z żywym Jezusem Chrystusem i dali Mu się przemienić. Narodzili się na nowo z Jego Ducha. I On powraca po ten Kościół. Nie powraca po nikogo innego. Nie powraca po tych, którzy Go nie przyjęli. On nie przyszedł do tych, którzy się dobrze mają. Jeżeli dzisiaj uważasz, że masz się dobrze, jeżeli dzisiaj choraczysz, jeżeli dzisiaj nosisz sobie maski i na zewnątrz wyglądasz dobrze, ale w domu wiesz tak naprawdę, co jest w Twoim umyśle, co jest w Twoich emocjach, czy tak naprawdę czujesz miłość, czy masz tą miłość, czy jesteś egoistyczny w środku. Jeżeli jesteś egoistyczny w środku, to chcę Ci powiedzieć, że to jest grzech, to jest jedyny grzech. Ten grzech poniósł Jezus Chrystus na krzyżu. Bóg nie wymaga od Ciebie, żebyś się na zewnątrz w jakiś sposób zmieniał. Nie wymaga od Ciebie, żebyś się starał być dobrym człowiekiem. On przyszedł tutaj na ziemię, żeby oddać siebie za Ciebie. Ty wydałeś na siebie wyrok przez to, że oddzieliłeś się od Boga. Zbuntowałeś się przeciwko Niemu. Jesteś egoistyczny. I teraz Jezus wziął to na siebie, żebyś mógł narodzić się na nowo i przyjąć Jego naturę. Uwierz dzisiaj w Jego miłość. Miłość Boża jest praktyczna. To nie jest coś enigmatycznego. To nie jest coś, co Ci mówi: puci, puci, jaki Ty jesteś milutki. Nie! To jest coś, co daje swoje życie. Miłość daje swoje życie. Kładzie swoje życie za Ciebie. Jezus Chrystus położył swoje życie za Ciebie. Jeżeli ktoś Ci powiedział kiedyś w życiu, że Cię kocha, ale tak naprawdę pożądał Twojego ciała, albo po prostu lubił z Tobą być, albo po prostu, nie wiem, dobrze było się z Tobą pokazywać gdzieś na zewnątrz. Jeżeli ktoś Ci powiedział, że Cię kocha, ale nie kładzie za Ciebie życia, to nie jest miłość. Miłość kładzie życie. Bóg jest miłością. Jedyną miłością jest Bóg. Jeżeli nie masz Boga, nie masz miłości. Jeżeli nie masz Boga, nie masz miłości. Nie umiesz kochać. Kochać umie tylko ten, który ma Boga w środku. Który narodził się na nowo. Który narodził się na nowo. Chcę Ci dzisiaj zadać pytanie. Czy wiesz, dokąd zmierzasz? Czy wiesz, dokąd idziesz? Czy wiesz, dokąd idziesz? Czy masz nadzieję, że być może wszystko się ułoży? Czy masz wiarę? Wiara jest pewnością. Wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Być może dzisiaj słuchasz mnie i myślisz sobie: wariatka. Ale ja Ci powiem, wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Bóg jest doświadczalny. Ja doświadczam Boga w swoim życiu. Ja wiem, dokąd zmierzam. Ja wiem, że jestem zbawiona i niezależnie, co się stanie, niezależnie, czy upadnę, czy postąpię dobrze, czy niedobrze, jestem w niebie. Już mam tam miejsce. Ty też możesz mieć tą pewność. Nie musisz iść przez życie starając się być dobrym człowiekiem. Nie musisz iść przez życie starając się dobrze wypadać w oczach innych ludzi. Nie musisz tego robić. Nie musisz codziennie rano zmagać się z kotłem w głowie. Nie musisz tego robić. Nie musisz wstawać i myśleć: kurczę, znowu do tej roboty. Albo nie musisz wstawać i myśleć, że po prostu wolałbyś skończyć z tym życiem. Ja tak miałam. Ale już więcej nie będę miała, ponieważ ten, który jest życiem, ten, który zmartwychwstał, z którym się spotkałam realnie, Bóg jest doświadczalny, zamieszkał we mnie i mam życie. Mam życie.
Jest taka piosenka Kasi Nosowskiej. Uwierz. Właściwie nie uwierz, tylko o nadziei. Chcę ci ją zaśpiewać, ale z nowymi słowami. Bo nie chcę, żebyś miał nadzieję. Nie chcę, żebyś odchodził z tego miejsca z nadzieją. Ale chciałabym, żebyś odszedł z tego miejsca z wiarą. To się stanie tylko wtedy, kiedy przyjmiesz ofiarę Jezusa Chrystusa. Wiara jest pewnością, a Bóg jest doświadczalny. Bóg nie jest enigmatyczny. Uwierz ofiarę tą, którą poniósłbyś, nie był ukarany. Uwierz w swój ogrom win, które zabrałby. Cię nie obciążały, nic naprawdę ci nie pomoże, jeśli dziś nie zaufasz tej miłości. Nic naprawdę ci nie pomoże, jeśli dziś nie wybierzesz tej miłości. Oddaj mu życie swe i nieważne, że nazwą ciebie głupcem. Uwierz, że zbawił cię i że żadna śmierć nad tobą nie panuje. Nic naprawdę ci nie pomoże, jeśli dziś nie zaufasz tej miłości. Nic naprawdę ci nie pomoże, jeśli dziś nie wybierzesz tej miłości. Zamień nadzieję na wiarę, że Jezus już poniósł twą karę. Dzisiaj możesz zamienić nadzieję na wiarę. Dzisiaj, jeśli uwierzysz w miłość, która jest praktyczna, która daje, tak Bóg ukochał świat, tak Bóg ukochał ciebie, personalnie ciebie, że dał swojego Syna Jezusa Chrystusa. Tylko w ten sposób Bóg wyraził miłość do ciebie. Tylko w ten sposób. Nie myśl sobie, że możesz przyjść do Boga w inny sposób, ponieważ tylko Jezus wziął na siebie twój grzech, twój egoizm, żeby dać ci swoją naturę. Ten, który się narodził z Ducha Świętego, jest dzieckiem Bożym. Nikt inny nie jest dzieckiem Bożym. Panuje przekonanie, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. To jest głupota. Dzieckiem się stajesz, jeśli się urodzisz. Tylko wtedy narodziłeś się z ciała i jesteś człowiekiem. Ale możesz się narodzić z Ducha Bożego i będziesz wtedy dzieckiem Bożym. Będziesz obywatelem nieba, tak jak ja jestem obywatelem nieba. I być może wydaje ci się, że jestem głupia, ale ja mam Boga. Ja mam potężnego Boga, który jest Bogiem mocy, który jest życiem i zmartwychwstaniem. I nie idę już na śmierć. Nie idę już na śmierć. Zastanów się, dokąd idziesz. Dokąd idziesz? Bardzo prosto to rozpoznać. Jeżeli w głowie masz myśli o śmierci, jeżeli masz zniechęcenie, jeżeli masz depresję, jeżeli masz kocioł w głowie po prostu, codziennie rano, jeżeli to masz, jeżeli nie masz miłości, jeżeli nie masz pewności, że idziesz do nieba, jeżeli nie masz pewności, że Bóg to jest twój ojciec i On cię kocha, to znaczy, że musisz narodzić się na nowo. Przyjmij życie, a będziesz żył.